Cześć, witajcie. Dzisiaj porównanie Polski oraz Kanady. Tak więc oczywiście Kanada jest krajem znacznie, znacznie większym, co zresztą gołym okiem widzimy na mapach. No w końcu Kanada jest drugim największym krajem na świecie. Tak więc oczywiście Polska przy niej wydaje się malutka. Natomiast pod względem liczby ludności są to kraje bardzo podobne. Obecnie ludność Kanady szacuje się na około 39,5 milionów mieszkańców, natomiast Polski na około 37,7. Tak więc nie są to duże różnice, a jeszcze 2-3 lata temu te różnice były praktycznie zerowe. Dodam też, że około 3 lata temu to Polska była jeszcze krajem ludniejszym od Kanady. Natomiast później nastąpiło to, co działo się już wcześniej, czyli ludność Polski coraz bardziej zaczyna się zmniejszać, natomiast ludność Kanady cały czas rośnie. Również ostatnio ten amerykański kraj miał rekordowy wzrost liczby ludności właściwie, kiedy to ludność tego kraju zwiększyła się o około 1 milion w ciągu roku. Rekordowo wysoka migracja powoduje właśnie taki stan rzeczy, że ludność Kanady rośnie bardzo szybko obecnie. Ale skoro wciąż jeszcze są to kraje podobne ludnościowo, no to naturalnie możemy zakładać, że gospodarczo są to kraje, które powinny mieć podobny poziom potencjału. Oczywiście też znowu dodajmy, że Kanada jest krajem znacznie większym, więc też jednak ma trochę większy potencjał mimo wszystko. Zobaczmy zatem, jak duże są różnice gospodarcze tych dwóch państw. I tak, jeżeli chodzi o PKB, czyli taką całkowitą wielkość gospodarczą państw, Kanada tutaj ma wynik około 2 biliony 140 miliardów dolarów, a Polska około 688 miliardów dolarów. Tak więc Kanada jest obecnie 9. potęgą gospodarczą na świecie, a Polska zajmuje pozycję 22. Więc oczywiście są to dosyć spore różnice. Obecnie gospodarka Polski to około 32% gospodarki kanadyjskiej. Tak więc prawie 1/3 już. Czy tutaj widzimy sporą zmianę w ciągu ostatnich 20 lat? Nie aż tak spektakularną. 20 lat temu PKB Polski to było około 26% PKB Kanady. Więc no, jest zmiana, ale nie jest chyba aż tak duża. Tak więc skoro Polska jest około 3 razy mniejsza gospodarczo, no to naturalnie też powinny być podobne różnice w PKB na mieszkańca. PKB na mieszkańca dla Kanady wyniósł ponad 55 tysięcy, a w Polsce około 18 300. Tak więc tutaj też Polska wytwarza obecnie około 33% wartości kanadyjskiej, natomiast dwie dekady temu było to około 21%. Tak więc tutaj widzimy większą różnicę, większą zmianę w ciągu tych lat, naturalnie z powodu właśnie tej zmiany liczby ludności. Kiedy Kanada znacząco zwiększyła swoją populację, no tak w Polsce ludność się za bardzo nie zmieniła, a właściwie trochę spadła w tym czasie. Spójrzmy teraz na PKB na mieszkańca w sile nabywczej jako wskaźnik, który lepiej oddaje średnią zamożność, gdyż uwzględnia różnice w kosztach życia. Tak więc patrząc po tej sile nabywczej, dla Kanady jest to około 58 300, a w Polsce około 43 480. Tutaj więc wypadamy już znacznie lepiej i obecnie Polska wytwarza już 75% wartości kanadyjskiej. Tak więc naprawdę dobrze. I tutaj też widzimy wyraźny postęp w ciągu tych ostatnich 20 lat. Gdyż dwie dekady temu było to aby 39%. Tak więc tutaj widzimy rzeczywiście wyraźną poprawę. I pod tym względem już dzisiaj Polska nie wypada źle na tle Kanady. Tak więc no spójrzmy na wzrost PKB w tych dwóch państwach w ostatnich latach. Jak już możemy się spodziewać, mimo wszystko to Polska miała lepszy wzrost PKB niż Kanada. I rzeczywiście tak jest. Niewiele było lat, kiedy to Kanada miała wyższy wzrost PKB niż Polska. Zazwyczaj to właśnie kraj nad Wisłą wygrywał zdecydowanie, jeżeli chodzi o tempo wzrostu. Również jeżeli chodzi o ostatni rok, tak było. Dla Kanady był to wzrost na poziomie 3,4%, a w Polsce około 5%. Tak więc o ile oba te kraje miały dobry wzrost, tak no tutaj i tak wciąż widzimy, Polska wygrywała. Gorzej może być w tym roku, no ale jeszcze zobaczymy. Póki co no, prognozy są kiepskie dla Polski, a jak już mówiłem kiedyś, prognozy i MFU dla Polski są zazwyczaj kiepskie, więc też należy na nie patrzeć ostrożnie i zakładać, że rzeczywistość może być dla Polski sporo lepsza. Okej, to spójrzmy teraz na inne wskaźniki. Teraz może czas na inflację. To też jest oczywiście ważny czynnik, który realnie też wpływa na zamożność, na możliwości zakupowe ludzi w danym kraju. Średnioroczna inflacja w tamtym roku wyniosła w Kanadzie 6,8%, a w Polsce około 14,4%. Tak więc jeżeli chodzi o inflację, tutaj też niestety
Polska wypada wyraźnie gorzej niż Kanada. Natomiast generalnie pamiętajmy, że no właśnie inflacja jest mocniej odczuwalna w Europie niż w Ameryce Północnej. Natomiast co ciekawe, jeżeli chodzi o zadłużenie państw, tutaj mamy inną sytuację. Zadłużenie państwa jako procent jego PKB w Kanadzie to już jest ponad 107%. Tak więc cały dług Kanady jest wyższy niż jej cała gospodarka. Jest to sytuacja niepokojąca i oczywiście niekorzystna. Oznacza, że jest to kraj bardzo mocno zadłużony. Jak to wypada w Polsce? Znacznie lepiej. Nasze zadłużenie to około 50% naszego PKB. Tak więc nominalnie nasze zadłużenie jest znacznie niższe, jak również proporcjonalnie nasze zadłużenie też jest znacznie niższe niż w Kanadzie. No Kanada, tak jak inne kraje anglojęzyczne, ma to zadłużenie na wysokim poziomie. Spójrzmy teraz na bezrobocie w tych państwach, jak ono tutaj wypada. W tamtym roku bezrobocie w Kanadzie wyniosło 5% około, natomiast w Polsce niecałe 3% według danych IMF-u czy Eurostatu, czyli było wyraźnie niższe niż w Kanadzie. Natomiast też pamiętajmy, że inaczej bezrobocie mierzy GUS. Według GUS-u bezrobocie w Polsce wynosi ponad 5%. Patrząc, ujednolicając na dane według właśnie IMF, no to bezrobocie niższe ma Polska. Natomiast dla tych obu państw to bezrobocie jest niskie po prostu. Wymiana handlowa jest to kolejny ważny element gospodarki dla różnych państw. Kanada oczywiście ma co zaoferować. Jest to kraj bogaty w ropę naftową, gaz ziemny, jak również oczywiście jest tam bardzo mocno rozwinięty przemysł drzewny. Polska oczywiście nie ma aż tak bogatych złóż naturalnych, natomiast u nas ważnym elementem handlu są oczywiście części maszynowe, maszyny, no jesteśmy, pamiętajmy, cały czas taką montownią dla Niemiec, tak jak wiele państw z naszego regionu. W związku z tym handel właśnie jest ważną częścią gospodarki dla tych dwóch państw. Wartość eksportu w Kanadzie wyniosła około 611 miliardów dolarów, a w Polsce około 393 miliardy dolarów. Wartość importu w Kanadzie wyniosła około 609 miliardów dolarów, a w Polsce około 370 miliardów dolarów. Tak więc handlowo oczywiście Kanada ma przewagę. Jest to jednak przewaga mniejsza niż przewaga między PKB tych państw. No i tutaj Polska nie wypada aż tak źle, bo również nasze znaczenie handlowe też w ostatnich latach znacznie urosło. Dla Kanady najważniejsi partnerzy handlowi to oczywiście USA, a także Chiny. Dla Polski to oczywiście Niemcy, zarówno jeżeli chodzi o eksport oraz import. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to chyba jeszcze warto spojrzeć na ranking wolności gospodarczej dla tych dwóch państw. W tym rankingu Kanada zajmuje pozycję 16 na świecie, przy czym miała też wyraźny spadek liczby punktów. Straciła 2,9 punktów w ciągu roku, dosyć sporo. Jednak i tak wypada lepiej niż Polska, która zajęła pozycję 40 i też miała spadek liczby punktów. Spadek wyniósł 1 punkt. Tak więc spadek był mniejszy, ale wciąż do Kanady nam sporo brakuje, jeżeli chodzi właśnie o wolność gospodarczą. Jeżeli chodzi o postrzeganie korupcji, tutaj też Kanada wypada nieźle na świecie. Zajmuje pozycję 14. Natomiast Polska zajmuje pozycję 45. Tak więc też to postrzeganie korupcji jest w Polsce znacznie wyższe niż w Kanadzie. A to też oczywiście może blokować rozwój gospodarczy dla Polski czy dla innych państw, które tutaj wypadają kiepsko w tym rankingu. Wskaźnik rozwoju społecznego, czyli HDI, też nam może sporo powiedzieć o tym, jak się żyje w danym państwie, jak ten kraj jest rozwinięty faktycznie. Zobaczmy więc, jakie tutaj są różnice między Polską a Kanadą. Kraj z Ameryki Północnej zajmuje tutaj pozycję 15 na świecie. Jest więc krajem bardzo wysoko rozwiniętym. Jest w tym rankingu wyżej niż Stany Zjednoczone. A tutaj wypada Polska? No również nieźle, trzeba przyznać. Zajmuje pozycję 34, również jako kraj wysoko rozwinięty. No ale oczywiście wciąż wyraźnie gorzej niż Kanada. Ale jak na około 200 państw, no to i tak Polska jest tutaj na mocnej pozycji. A przypomnę, że ten wskaźnik bierze pod uwagę dochody na mieszkańca w sile nabywczej, długość życia, a także długość lat edukacji. I to chyba wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Oczywiście pamiętajmy, że Kanada cały czas demograficznie rośnie. Jest to kraj, który no głównie dzięki wysokiej migracji do tego państwa notuje bardzo wysoki wzrost liczby ludności. Jest to kraj też oczywiście bardzo duży, więc ma też spory potencjał, żeby tych ludzi przyjmować. To też będzie oczywiście oznaczało, że w kolejnych dekadach Kanada powinna utrzymać wysoką pozycję na liście największych potęg gospodarczych.
trudniej będzie miała Polska, która z jednej strony cały czas wciąż właśnie jest krajem biedniejszym, więc jakby zmniejsza dystans, ale w dłuższej perspektywie może mieć problem, jeżeli nasza ludność będzie cały czas spadała. Ale kto wie, no w przyszłości może się przecież wiele wydarzyć. Napiszcie koniecznie, co wy sądzicie, jak wy oceniacie to porównanie, czy rzeczywiście Polska już pada nieźle. I cóż, na dzisiaj to wszystko ode mnie. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!